Dolina Górnego Sanu, najdalej na południowy wschód wysunięty skrawek Polski, przez wiele lat była jednym z najbardziej niedostępnych i tajemniczych miejsc w Bieszczadach. Te tereny zwane Bieszczadzkim Workiem, kiedyś zagospodarowane, dziś są prawie zupełnie bezludne. Do doliny wiedzie tylko jedna droga. Aby w nią wjechać, za Stuposianami skręcamy na wschód z wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej. Ten teren znacznie różni się od pozostałych bieszczadzkich dolin. Mimo bliskości głównego grzbietu Karpat, jest to obszar płaski i rozległy. Dlatego dolina była przed laty gęsto zaludniona. Dookoła są góry, a charakter doliny jest taki bardziej nizinny. No i to jest właśnie ta jej odrębność, bo inne doliny są dolinami młodszymi i przez to o stromych brzegach, o stromych tych krawędziach i samo dno doliny jest zwykle wąskie, strome, takie górskie. Dolina Górnego Sanu od reszty kraju oddzielona jest wysokimi górami. Od południa, wschodu i północy graniczy z Ukrainą. Dziś w Bieszczadzkim Worku zamieszkane są tylko dwie osady, Muczne i Tarnawa Niżna. Przed II wojną te tereny były gęsto zaludnione. Było tutaj 10 wsi, w których mieszkało kilkanaście tysięcy osób. Dolinę zamieszkiwali rusińscy górale Bojkowie, w większości grekokatolicy. Mniej liczni byli Polacy i Żydzi. Czasami zdarza się, że ktoś wraca, aby odszukać ślady przeszłości. Zachowało się ich jednak niewiele. Szalom Brajer urodził się w Tarnawie. W 40 roku został wysiedlony na Wołyń. Po wejściu Niemców na ten teren ukrywał się u polskiej rodziny. Złapany przez hitlerowców, cudem uniknął śmierci. Po wojnie zamieszkał w Izraelu. Posłałem list do Tarnawy Niżnej. Posłałem i myślałem, że ktoś z tej strony rzeki, ktoś żyje tutaj, bo ja ich zostawiłem, nazwy wjeździ z drugiej strony, ale te ludzie, Ukraińcy, co tam żyli, jakieś dwa, trzy Polaki też się zostali. To pisałem, kto znajdzie ten list, niech mi napisze, kto żyje i kto może coś opowiadać o Tarnawie. Niestety w Bieszczadzkim Worku nie ma dziś ani jednej osoby, która mieszkała tutaj przed wojną. Nieliczne zabudowania zachowały się jedynie po stronie ukraińskiej. Śladów dawnych mieszkańców będziemy szukać z Tadeuszem Kwolkiem, pracownikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wśród nielicznych pamiątek po dawnych mieszkańcach Doliny Górnego Sanu uwagę zwraca ten kamień, który znajduje się na cmentarzu w Beniowej. Tak, jest to pozostałość prawdopodobnie chrzcielnicy cerkiewnej z rysunkiem ryby, który jest jakimś charakterystycznym znakiem. W Beniowej ocalała jedynie północna część cmentarza. To właśnie na niej znajduje się kamienna podstawa chrzcielnicy w kształcie łodzi. Ryba to wczesnochrześcijański symbol Chrystusa. Co ciekawe, ta chrzcielnica nie była używana w najnowszej cerkwi wzniesionej w 1909 roku. Pochodzi z którejś ze starszych świątyń z XVI lub XVIII wieku. Dziś w Beniowej nie ma już żadnej cerkwi. Ostatnią spalono w 1947 roku. Południową część cmentarza zniszczono w latach 80. podczas rekultywacji kombinatu rolnego. Kolejne nekropolie odnajdujemy w Dźwignaczu Górnym. Tereny tej i sąsiednich nieistniejących dzisiaj osad Łokieć i Dydiowa to jedne z najrzadziej odwiedzanych przez turystów miejsc w Bieszczadach. Przed II wojną Dolina Górnego Sanu była najbardziej zagospodarowanym rejonem Bieszczadów. Najbardziej rozwinięty był przemysł drzewny. 70% mężczyzn z Polski, żydowski i Ukraińcy pracowali na wywiezieniu tych kloców do stacji kolejowej. Jest część ludzi pracowało przy wyrżnięcia, obcinięcia te kloce. Przez dolinę przebiegała transkarpacka linia kolejowa Lwów-Użgorod. Nie było więc problemu z wywozem drewna. Tory magistrali biegną dziś po stronie ukraińskiej.
Do zakładów przetwórczych i stacji w Sokolikach Górskich surowiec zwożono kolejkami wąskotorowymi. Na początku XX wieku powstała ich cała sieć. Kolejki zlikwidowano w latach 30. podczas wielkiego kryzysu. Do dziś pozostało po nich niewiele śladów, nieco nasypów, kilka przepustów i nieliczne filary po mostkach. Wędrując po bezkresnych pustkowiach, trudno sobie wyobrazić, że kiedyś w ludnych wsiach pracowały tartaki, młyny, huty szkła i browary. Zakładano tutaj również potasznie, zakłady produkujące z drewna potasz używany do wyrobu mydła i szkła. Pozostałością po potaszni w Bukowcu są dwie wielkie żeliwne kadzie. Po wojnie i wysiedleniach przez wiele lat do doliny nikt nie zaglądał. W połowie lat 60. pojawili się tutaj leśnicy i górale z Podhala, którzy wypasali owce. Nadleśniczym na tym terenie był wówczas Zbigniew Tym. Wspomina, że do Bieszczadzkiego Worka można było dotrzeć jedynie nasypem kolejki. Tą kolejką, ja jeździłem, niedźwiedzie chodził po tej kolejce, na przykład jeśli chodzi o teren Nadleśnictwa Tarnawę. I górale co sobotę wozili to kilkadziesiąt tych wozów bunc. W latach 70. te tereny przejął Urząd Rady Ministrów. Urządzono tu gospodarstwo rolne i ośrodek łowiecki. Do hotelu i domku myśliwskiego w Mucznem przyjeżdżali władcy PRL-u i goście z zagranicy. Polowano na jelenie, żubry, wilki, a nawet niedźwiedzie. Całością zarządzał pułkownik Kazimierz Doskoczyński. Na jego cześć nazwę Muczne zmieniono na Kazimierzowo. Osada nosiła ją prawie 4 lata. Ośrodek graniczył z powstałym w 1973 roku Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Pomiędzy myśliwymi a przyrodnikami często dochodziło do konfliktów. Zbigniew Tym był wówczas dyrektorem Parku Narodowego. Pan pułkownik Doskoczyński zaprosił mnie do Arłamowa, ale ja nie mogłem przyjechać na rozmowę, nie powiedział o czym. Więc potem drugi raz się umówiliśmy w Mucznym, tam taka leśniczówka, znaczy domek myśliwski był i tam przyjechałem, zabrałem foldery o parku, tam co było, żeby jakoś pułkownika przekonać do ochrony przyrody. I właściwie tam żeśmy rozmawiali ze 2 godziny. I w pewnym momencie pan pułkownik powiedział w ten sposób, że panie dyrektorze, fauna to należy do mnie, a flora należy do pana. Pułkownik Doskoczyński chciał włączyć do swojego księstwa prawie całe Wysokie Bieszczady. Na szczęście po strajkach w 1981 roku ośrodek zlikwidowano. Na jego miejsce utworzono obwód łowiecki Urzędu Rady Ministrów. Znalazł w nim zatrudnienie Krzysztof Krysta, który przyjechał wówczas w Bieszczady. Dziś jest pracownikiem Parku Narodowego. Przejmując obwód łowiecki po Urzędzie Rady Ministrów zastaliśmy stan, no, który na pewno dla każdego myśliwego czy dla każdego łowczego no, był stanem niemalże wyśnionym. Stany jeleni na 17 tysiącach hektarów przekraczały 1000 sztuk, szacowaliśmy 1000-1200 sztuk. Ślad za tym dużo wilków, rysie, dziki. No, na tym polu, tu gdzie właśnie niedaleko stoimy, pewnego wieczoru naliczyliśmy 540 sztuk jeleni jednocześnie. No, niesamowity widok jak z filmów o dzikiej przyrodzie Afryki. Stada jeleni czyniły szkody w lasach, szczególnie jodłowych. Ale przyrodzie doliny najbardziej zaszkodziło powstanie kombinatu rolnego. W Tarnawie Niżnej pod Połoninami zbudowano 14 gigantycznych obór. Nie liczono się z kosztami, nie brano także pod uwagę ostrzeżeń fachowców, że intensywna hodowla nie ma tutaj racji bytu. Podczas budowy zrekultywowano całą dolinę. Wojsko używało buldożerów i materiałów wybuchowych.
Doświadczenia zdobywano przy budowie podobnego kombinatu w Dolinie Wołosatego. Jak oni skończyli tą rekultywację na Wołosatym, to wzięli się za teren Tarnawy. Tam było zatrudnione wojsko. Z tym, że tam może jeszcze to wyglądało gorzej, bo tak jak mówię, zabrali się te, nawet cmentarze, niektóre zostały zrównane z ziemią. Po wojsku fermami zarządzała firma Iglopol. Po jej upadku zaprzestano prób tworzenia gospodarstwa hodowlanego. Niszczejące obiekty przejął Bieszczadzki Park Narodowy. Większość pokazywanych budowli rozebrano. Pozostałych utworzono stanice koni huculskich. Dziś wyruszają stąd bieszczadzkie rajdy konne. Dolina Górnego Sanu przez wiele lat była niedostępna dla turystów. Nieliczne wyprawy do Bieszczadzkiego Worka były oznaką wyższego wtajemniczenia traperskiego. Po 17 września 1939 roku przeprowadzono tu granicę niemiecko-sowiecką. Także dzisiaj granica polsko-ukraińska biegnie wzdłuż Sanu. Dolina odsłania swoje tajemnice. Ścieżką przyrodniczą można dojść do Sianek i dalej aż do źródeł Sanu. Wędrujemy obok pozostałości podwórze. Jego właścicielami byli Stroińscy. Zachowały się zdjęcia tego obiektu zrobione przez archeologa Włodzimierza Demetrykiewicza, który często przebywał w tych stronach. Dzisiaj po budynku dworu pozostało niewiele śladów. Zachowała się sporych rozmiarów piwnica. Kilkadziesiąt metrów za ruinami dworu można zobaczyć pozostałości po budynkach gospodarczych. Było ich 8, wszystkie drewniane. Do dziś pozostały jedynie szczątki podmurówek. Chodząc po pozostałościach dworu stroińskich, natknęliśmy się na jakiś metal przypominający kolumnę i spróbujemy to podnieść i zobaczymy, co znaleźliśmy. Te ornamenty to przypominają odlewy z hut ciśnieńskich, które tutaj były popularne, pozostałości kapliczki właśnie są z tych hut. Także to mi też kojarzy się z tym. Pozostawiamy ruiny dworu i dochodzimy do miejsca, w którym potok Niedźwiedzi wpada do Sanu. W XIX wieku kartografowie austriaccy uważali, że to właśnie ta rzeczka jest właściwym Sanem. Szczególnie, że wypływając z przełęczy żydowski Beskid i północnych stoków Opołonka, często niesie więcej wody. Dopiero na początku XX wieku ustalono, że San ma źródło w pobliżu przełęczy Urzockiej. Podczas wędrówki w Dolinie Górnego Sanu odnajdujemy nieliczne pozostałości po zabudowaniach i dawnych mieszkańcach. Na rozległych polanach do dziś można zobaczyć drzewa owocowe. Przed laty marzeniem każdego turysty było dotarcie do grobu hrabiny. To chyba najbardziej znane obiekty na tym terenie. Dwa nagrobki właścicieli tutejszego majątku, Klary i Franciszka Stroińskich oraz kaplica cmentarna. Grób hrabiny znajduje się na przycerkiewnym cmentarzu.
Dolinie Górnego Sanu można zobaczyć wiele osobliwości przyrodniczych. Jesienią nie ma wprawdzie atrakcyjnie kwitnących kwiatów, ale możemy za to zobaczyć wiele gatunków porostów. Często mają bardzo ciekawe kształty i kolory. Dolina Górnego Sanu jako całość jest bardzo ciekawa przyrodniczo i chodząc z naukowcami spotykamy często rzadkie okazy, jak ostatnio spotkaliśmy granicznik płucnik, który jest bardzo rzadkim okazem, a tutaj mamy nawet do metra średnicy rozmiary jego plechy i do tego jeszcze owocujące, co jest już rzadkością na skalę chyba środkowoeuropejską. Bardzo cenny jest też porost brodaczka, który występuje tylko tam, gdzie jest czyste powietrze. Jego obecność w Dolinie Górnego Sanu świadczy o doskonałym stanie środowiska. Idąc ścieżką od grobowca do punktu widokowego, spotkamy tak zwaną dziczą aptekę. To jest drzewo ogryzane przez dziki i one w momencie, jeżeli są ranne, przychodzą tutaj obcierać się tą żywicą, zacierają rany i idą dalej. I takich drzew spotyka się więcej. Ja już chyba trzecie takie spotkałem w tym terenie. Kiedy wyjdziemy z lasu na Polanę Wsiankach, po stronie ukraińskiej widzimy miasteczko położone tuż przy granicy Użockiej, będącej granicą pomiędzy województwami lwowskim i zakarpackim. Miasteczko, stacja kolejowa i ruchliwa szosa to zadziwiający widok, zwłaszcza po tym, jak przez wiele kilometrów wędrowaliśmy po naszej stronie zupełnym pustkowiem. Przed II wojną Sianki były dużym kurortem i rozciągały się po obu stronach Sanu. Osada była ważnym ośrodkiem sportów zimowych. Zbudowano tu nawet tor saneczkowy i skocznię narciarską. Były także cerkwie, kościół oraz żydowski dom modlitwy. W latach 30. w Siankach funkcjonowało kilkanaście domów letniskowych i pensjonatów. Do tego dochodziły kwatery prywatne i schroniska. Łącznie było tutaj ponad 2000 miejsc noclegowych. Działało też kilka restauracji i sklepów. W 1936 roku oddano do użytku luksusowo wyposażone schronisko Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego. W Siankach wypoczywał m.in. marszałek Józef Piłsudski. Wyznaczona ścieżka przyrodnicza, która prowadzi od Bukowca, doprowadza nas do tego miejsca i jest to ciekawe, że idziemy cały czas na wschód i nagle oglądamy się i widzimy za plecami tą miejscowość Sianki. Robi to pewne wrażenie, oczywiście stąd jeszcze kilkanaście minut dochodzimy do źródeł Sanu, no, z których ta rzeka bierze początek. Jest tam umieszczony obelisk, taki symboliczny, czy akurat tam są źródła Sanu, no jest to tajemnica geografów. Dochodząc do punktu widokowego w Siankach, spotykamy płat roślinności, która jest jakby wyjęta z połonin. Spotykamy tutaj o różnych porach roku różne rośliny i kwiaty, i krzewiny. I jest to wszystko w otoczeniu gór i widoku na Sianki, które już leżą po ukraińskiej stronie. Oczywiście, żeby zobaczyć bogactwo flory, trzeba tu zawędrować wiosną. Tuż przy ścieżce można zobaczyć niezwykłe rośliny. Czasami przechodząc obok jakiegoś kwiatka, nie mamy pojęcia, jak jest cenny.
rosną tutaj całe łany ciemiężycy białej. To bardzo okazała i rzadka w Polsce roślina. Występuje u nas głównie w Bieszczadach. Możemy też zobaczyć spotykany na połoninach prosienicznik jednogłówkowy, a także goryczkę trójjeściową i bardzo rzadki, kwitnący na fioletowo wężmord górski oraz różne gatunki storczyków. Na tym terenie można spotkać również endemity wschodniokarpackie, takie jak pszeniec biały. Występuje on na niewielkim obszarze i tylko w tej części gór. Odnajdziemy też arnikę górską, która w Polsce rośnie tylko w kilku miejscach. Kierujemy się teraz do źródeł Sanu. Po drodze mijamy fioletowe łąki. To kwitnie ostrożeń wschodniokarpacki. Kiedyś do źródeł Sanu trasa była bardzo trudna. Można się było zgubić, przezierając przez wykroty i doliny potoków. Po wyznaczeniu ścieżki trafiamy bez problemu. Dochodzimy do miejsca uznawanego za źródło Sanu. Pomiędzy słupkami granicznymi stoi obelisk z ukraińskim napisem informującym, że właśnie stąd wypływa San. Samo źródło jest kilka metrów niżej. Mimo dobrego oznakowania trasa może zmęczyć, więc nasz operator postanowił ochłodzić się wodą ze źródła. Analizując przedwojenne i obecne mapy Bieszczadów, można wywnioskować, że prawdziwe źródło tej rzeki leży jednak około 300 metrów na południowy zachód na Ukrainie i z naszej strony jest niedostępne. Przy źródle Sanu kończy się ścieżka przyrodnicza. Dalej można iść już tylko za zezwoleniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Prawie niewidoczna ścieżynka prowadzi na opołonek. Idąc wzdłuż granicy widzimy pozostałości tak zwanej systemy chroniącej kiedyś granicę Związku Radzieckiego. Co ciekawe, w różnych okresach ta sama granica oddzielała Polskę od różnych państw. Do 1939 roku rozdzielała nas z Czechosłowacją, o czym świadczą stare słupki. Później była tu granica z Węgrami. Po II wojnie Polska graniczyła tu ze Związkiem Radzieckim, a obecnie z Ukrainą. Ukoronowaniem naszej wyprawy do Bieszczadzkiego Worka jest wyjście na opołonek. Choć sam szczyt porośnięty gęstym lasem jest mało widokowy, to jednak zdobycie go ma znaczenie symboliczne. Jest to w końcu najbardziej na południe wysunięty punkt Polski.